rezultat końcowy trzeciego na gospodarzy. Puścimy szkoleniowców obu zespołów i tradycyjnie puścimy podsumowanie. Tradycja mówi, że jako pierwszy robi to trener zespołu gości Rafał Wójcik. Dobry wieczór. Dość powiedzieć, że przegraliśmy 3-0. Nasz bramkarz był najlepszym zawodnikiem. Myślę, że nawet na boisku tak naprawdę. Więc to świadczy o tym, jakim potencjałem tak naprawdę dysponuje Stal Mielec. Liczyliśmy mocno, bo widzieliśmy, jak to wyglądało od początku sezonu, że ci liderzy, którzy rządzili w drugiej lidze, dość mocno, jeśli chodzi o punkty, wyhamowali. Natomiast kwestią czasu było, kiedy ten zespół złapie ten drugi oddech. Wiadomo, śledziliśmy na bieżąco wszystkich. To jest taki zawód, że śledzi się na bieżąco i to środowisko jest bardzo małe, więc też wiedzieliśmy, jak nawet konferencje wyglądają i ciągle było, że tak powiem, już gdzieś ciśnienie, że być może Stal już nie chcą i żółwi wyścig i tak dalej. Nie, to oczywiście nie ma, to po prostu to w tej chwili to jest Usain Bolt, który na ostatnich 10 metrach zwalnia, przygląda się przeciwnikom, jak to wygląda po prostu, żeby jeszcze dodatkowo im odebrać motywację i nie ma tutaj co ukrywać. No, myśmy zrobili co w naszej mocy, żeby uprzykrzyć maksymalnie Stali życie. Mieliśmy jakiś pomysł oczywiście. Kluczowa dla nas jako dla Nadwiślana, kluczowa sytuacja to była na 1-1, gdzie udało się, po pierwsze straciliśmy bramkę zaraz po przerwie, a później mieliśmy zaraz sytuację praktycznie dobrą i nie skończyliśmy i z dośrodkowaniem kornety i nie udało się wykończyć tej sytuacji. Wiadomo, że w takim meczu z liderem szuka się po prostu tej jednej, jedynej albo dwóch. I jeszcze do tego doszła czerwona kartka, więc siłą rzeczy argumentu już całkowicie zabrakło na cokolwiek, ale ja jestem, chylę czoła przed chłopakami, bo do samego końca walczyliśmy nawet o tą jedną bramkę, przegrywając, stawiając wszystko na jedną kartę. Wiadomo, że tam chyba jednym obrońcem już graliśmy, nie ma znaczenia praktycznie, jak to w końcówce wygląda. Po prostu zespół dążył do zdobycia gola, przegraliśmy, gramy dalej. Dziękuję. Trener gospodarzy Janusz Białek. No cóż, tak to jest w życiu, że mówię o wcześniejszych spotkaniach, że coś tam szwankuje, że coś tam nie działa tak jak potrzeba. Myślę o ostatnim meczu tutaj z Kotwicą na własnym boisku. Powiedzmy, stwarzaliśmy też sytuację pod bramką, natomiast nie chciało nic wpaść. I dzisiaj też takim strzałem, powiedzmy nietypowym, Prokić otworzył to spotkanie. No i później było jakby troszeczkę łatwiej, bo przeciwnik się musiał otworzyć, atakować. Na pewno chciał zdobyć bramkę, chciał zdobyć punkt na początek. I było nam troszkę łatwiej w tej drugiej połowie, jeśli chodzi o sytuacje podbramkowe. No, strzeliliśmy następne dwie bramki. Trzeba się z tego cieszyć. Myślę, że patrząc na dyspozycję zespołu, no też się zgadzam, że stać jeszcze tych zawodników na lepszą grę, taką jak w drugich połowach z Kotwicą, w drugiej połowie z Nadwiślanem. Mam nadzieję, że ten drugi oddech złapany, że wszystko idzie zgodnie z planem i zobaczymy, co przyniosą kolejne spotkania. Czy są pytania do naszych gości? Panie Rafale, ja mam pytanie do Pana. Czy w związku z tym, że pracował Pan w sumie nie tak dawno temu w Stali Mielec, to ten mecz, były jakieś jeszcze większe emocje w związku z tym? No, znaczy nie, powiem szczerze, że emocje są pozabojskowe, bo ciągle tam są jakieś tam kwestie nierozwiązane, natomiast żadnych, tak powiem, dodatkowego smaczku dla mnie to nie ma, bo to jest profesjonalizm po prostu. Pracuję w tej chwili tu, a jutro mogę z powrotem w Mielcu pracować i to wszystko się może odmienić, więc nie było, wiadomo, byłaby ogromna satysfakcja, byśmy jakieś punkty, wiadomo, wywieźli, bo to kwestia bardziej lidera niż to, że Stal Mielec, natomiast wiadomo, że sama otoczka, atmosfera, kibice, stadion, naprawdę to robi wrażenie no i tutaj no, musi być pierwsza liga i ta liga, nawet jakbyśmy dzisiaj 3-0 wygrali, to wiadomo, że Stal jest pierwszym kandydatem do awansu, tak jest prawda, razem z Tychami być może. Czy